Ten wycinek z gazety został znaleziony w stosie dokumentów na wyprzedaży staroci. Jestem kolekcjonerem Lost Mediów i często kupuję stosy książek i dokumentów z domów bez większej wiedzy na temat ich zawartości. Ten artykuł był jednak szczególnie niepokojący. Dokumenty znajdujące się przy tym artykule zawierały głównie raporty o włamaniach do domów, oświadczenia policji, rejestry aresztowań i raporty o przestępstwach. Jedna rzecz, która rzuciła mi się w oczy, kiedy przyszedłem kupić gazety, to frontowy ganek domu, który był zaśmiecony niedopałkami papierosów. Zmarła właścicielka domu wydawała się mieć głęboką paranoję, miała niewielu gości i mieszkała sama. Być może istniał powód do jej niepokoju. To była straszna rzecz, która przytrafiła się Fosterom. Douglas Ray Cleavon. Czerwiec 2006. Część pierwsza. Intruz. Pozwólcie, że przeniosę was do tamtej nocy. Wczesnym wieczorem, 1 czerwca 1976 roku, Teresa i Gideon Foster położyli się spać. Teresa spędziła dzień w domu, zajmując się ogrodem i pracami domowymi, podczas gdy Gideon prowadził grupy studyjne w kościele, w którym był pastorem. Oboje byli po 60 i cenili sobie dobry nocny odpoczynek. Gideon rozważał przejście na emeryturę, ale według przyjaciół zbyt lubił pomagać ludziom swojej kongregacji, aby jeszcze z tego zrezygnować. Zużyty czajniczek i brudne filiżanki znalezione w kuchni w ich domu wskazują, że przed morderstwami byli w stanie dokończyć swoją nocną rutynę bez zakłóceń. Teresa cierpiała na bezsenność po śmierci syna Christophera i często parzyła herbatę przed snem, aby się zrelaksować. Dom na farmie, który zamieszkali Fosterowie, znajdował się daleko na obrzeżach miasteczka Tomsoul w stanie Missouri. Mieszkali tam od dziesięcioleci i cieszyli się ciszą i spokojem, które zapewniały podnóża gór Ozark. Tomsoul było małym miasteczkiem nawet w tamtych czasach, otoczonym kilometrami gęstego, starego lasu, w którym znajdował się ich dom. Być może właśnie ta izolacja sprawiła, że para stała się celem ataku. Gdzieś późno w tę parną letnią noc do ich domu wkradł się intruz. Musiał być cichy, przedzierając się przez ciemność, omijając skrzypiące deski podłogowe starego, osobliwego domu. Teresa i Gideon spali, podczas gdy intruz otworzył niezamknięte drzwi frontowe dłonią w rękawiczce i nie zamykając ich za sobą powoli, ostrożnie, udał się do ich sypialni. Nie możemy wiedzieć, jak długo czekał w ciemności, obserwując śpiącą parę, zanim uderzył. Teresa została dźgnięta jako pierwsza, na co wskazują kałuże krwi znalezione z boku łóżka, na którym spała. Musiało to być kilkadziesiąt razy ze względu na ilość krwi i stosunkowo niewielki rozmiar noża. Napastnik wbił ostrze na tyle głęboko, że materac został porysowany przez nie. Na ścianach i suficie znaleziono ślady krwi. Co stało się później, nie jest do końca jasne. W pewnym momencie w sypialni Gideon Foster wystrzelił ze strzelby, którą trzymał do samoobrony, ale nie udało mu się powstrzymać napastnika. Walka między Gideonem a intruzem trwała w salonie na podstawie dziur po kulach i przewróconych mebli obok gołych, zakrwawionych śladów pozostawionych przez obu mężczyzn. W kuchni napastnik zyskał przewagę. Gideonowi skończyła się amunicja. Zdesperowany mężczyzna chwycił jeden ze swoich noży kuchennych i zdołał przygwoździć rękę niedoszłego mordercy do blatu. Policja znalazła skórzaną rękawiczkę przypiętą do drewnianego blatu obok kwiecistego imbryka Teresy. Zamiast usunąć nóż,
Intruz odciągnął rękę, rozrywając ją prawie na pół i kontynuował atak. Gardło Gideona zostało poderżnięte nad zlewem. Intruz wyczyścił nóż, umył ręce. Ubrania, które mieli na sobie Fosterowie, znaleziono w salonie w kominku. Zostały spalone wraz z kilkoma albumami ze zdjęciami i pocztą należącą do Fosterów. Skóra głowy Teresy Foster została znaleziona w kominku. Jej włosy zostały odcięte. Zamiast wyjść frontowymi drzwiami, czerwone odsadzy ślady wskazują, że napastnik wybił okno w salonie, którego użył do pośpiesznego wyjścia. Ciał Teresy i Gideona Fosterów nigdy nie odnaleziono. Ich morderca nigdy nie został postawiony przed sądem. Tom Soul, Missouri, miało być bezpiecznym miejscem, takim, w którym można było cieszyć się urokami miasteczka zamieszkałego przez zaledwie 2000 osób, gdzie można było odkrywać nietkniętą dzicz, nie obawiając się niczego poza zwierzętami endemicznymi w górach. Takie rzeczy po prostu się wtedy nie zdarzały, powiedział mi w wywiadzie Jack Arliss, emerytowany szef policji. Zwłaszcza nie takim dobrym, chrześcijańskim ludziom jak oni. Arliss był umundurowanym funkcjonariuszem w czasie morderstwa i był jednym z pierwszych ratowników, którzy zgłosili się na farmę w celu sprawdzenia stanu zdrowia Gideona Foresta. Nie przybył, aby poprowadzić studium biblijne w środę rano, a uczestnicy zaczęli się martwić. Myślałem, że po prostu postanowił się przespać. Ten człowiek potrzebował odpoczynku, zwłaszcza po tym, jak z małżonką opiekowali się Christopherem. Nie wziął ani jednego dnia wolnego w pracy przez cały czas, gdy jego dziecko było chore, wyjaśnił Arliss. Po przybyciu do posiadłości było oczywiste, że coś jest nie tak. Setki much dotarły tam wcześniej niż ktokolwiek inny, przyciągane przez pozostawione za sobą masakry, tłuste, małe ciałka kłębiące się przed drzwiami, które zostały otwarte w złowieszczym zaproszeniu. Bóg mi świadkiem, nie chciałem przechodzić przez te drzwi. Czułem się niedobrze. Nie ja, to znaczy martwiłem się, ale nie czułem się źle. Dom to robił, las też. Te muchy były jedynymi żywymi istotami w okolicy. Był jasny, piękny poranek, a żaden ptak nie śpiewał. Jakby wszystkie zwierzęta były świadome czegoś, o czym nie miałem pojęcia. Ale wszyscy robiliśmy, co mogliśmy. Okropny. Okropny sposób na odejście. Nikt nie mógł tego przewidzieć. Nie wszyscy jednak zgadzają się, że w Tom Soul wszystko było w porządku. Sąsiad, który był tylko dzieckiem w czasie morderstwa i który chce pozostać anonimowy, powiedział mi, że Fosterowie wezwali policję kilka miesięcy wcześniej, zaledwie tydzień po śmierci syna. W pobliżu gospodarstwa Fosterów znajdowała się jaskinia, powiedział. Podobno Fosterowie byli przyzwyczajeni do przeganiania nastolatków ze swojej posiadłości, którzy czasem próbowali urządzać imprezy lub ogniska w jaskini. To było coś innego, powiedział. Coś ich przestraszyło. Moi rodzice mówili o tym z niepokojem. Nie bardzo wiedziałem, dlaczego miało być inaczej niż za każdym innym razem, gdy licealiści tam chodzili, ale rodzice powiedzieli mi, że nie wolno mi już bawić się w lesie. To była sobotnia noc i pan Foster zobaczył ogień w jaskini, kiedy on i jego żona wracali z kina. Zostawił ją więc w domu, wziął broń i pojechał ciężarówką do jaskini, aby odstraszyć intruzów. Wiem, że może to zabrzmieć szorstko, ale ludzie tutaj potrafią być szorstcy. Jest bezpiecznie, ale jeśli mieszkasz w takim miejscu jak ten ich dom na farmie, wiesz, że policja nie może do ciebie dotrzeć, jeśli coś się stanie. Do diabła. To miejsce miało pewnie 100 lat, nawet wtedy. Nawet nie wiem, czy mają tam linię telefoniczną.
W każdym razie chwycił za broń i wyszedł na zewnątrz, zobaczył tańczących i krzyczących ludzi, ale nie mógł im się dobrze przyjrzeć. Krzyknął i kazał im się wynosić z jego posesji, a ogień natychmiast zgasł. Zrobiło się ciemno jak w piekle. Jego oczy jeszcze się nie przyzwyczaiły i słyszy tylko biegających ludzi i szelest liści. Wyciągnął latarkę i wygląda na to, że wszyscy uciekli. Nie ma samochodów, więc musieli po prostu uciec do lasu. Pan Foster idzie do jaskini, aby upewnić się, że nie ma żadnych włóczęgów. Pewnego razu przegonił kilku dzieciaków, a oni po prostu wstali i zostawili tam jednego ze swoich kumpli, pijanego jak skunks na ziemi. Pan Foster musiał wieźć tego dzieciaka całe 2 godziny do szpitala, aby mieć pewność, że nic mu nie jest. Świeci latarką po jaskini i czuje, że coś na niego kapie. Domyśla się, że to tylko wilgoć ze skał, ale i tak spogląda w górę, aby się upewnić. To krew jelenia. Padlina leży na podłodze niedaleko ogniska. Wnętrzności są nawleczone jak świąteczne serpentyny. Dzwoni na policję, a oni się zjawiają. Mówią mu, że to myśliwi. Myśliwi? Mówi. Nawet przecież nie zabrali mięsa. Następnego dnia pan Foster dzwoni do mojego ojca, żeby przyjechał obejrzeć jaskinię. Nic się nie dzieje. Uznali, że to był jakiś pojebany żart. Ojciec mówi mi, ktokolwiek jest na tyle chory, żeby zrobić coś takiego zwierzęciu, jest na tyle chory, aby zrobić coś takiego tobie. Nie chcę cię tam więcej. Zostałem więc w domu przez resztę lata. Wycinki z gazet, które znalazłem w bibliotece Tom Soul, wspomniały o krótkim zamieszaniu w jaskini Fostera, ale informacje na ten temat są skąpe. Jednak to, co było pouczające, to odkrycie artykułu opisującego incydent, który miał miejsce około rok wcześniej. W innym domu, około 10 mil od domu Fosterów, starsza kobieta została obudzona w środku nocy przez skrobanie po dachu. Zakłada, że jest to szop lub ptak, więc postanowiła to ignorować. Szop wrócił jednak następnej nocy. W rzeczywistości powracał każdej nocy w tym tygodniu, za każdym razem przerywając jej sen. Poprosiła swojego zięcia i jego przyjaciół o schwytanie zwierzęcia, więc rozstawili pułapki z przynętą i nic nie znaleźli. Hałas nie ustawał. Jest głośno. Kobieta nie mogła spać. W końcu postanowiła sama odstraszyć szkodnika. Zamiast niego znajduje jednak mężczyznę. Nagiego, poza ręcznie wykonaną maską. Był nagi, na czworakach, przeklinał coś do siebie, drapiąc po dachu kobiety. Krzyknęła, a mężczyzna spojrzał w dół. Nic do niej nie powiedział. Mężczyzna po prostu przestał robić to, co robił i obnażył zęby w udawanym, przyjaznym uśmiechu. Biedna kobieta krzyczała przez całą drogę do swojego samochodu, a mężczyzna tylko uśmiechał się, gdy odjeżdżała. Wróciła z policją, a mężczyzny już nie było. Na jej dachu pozostały tylko ślady, jakby skrobał drewniane gnoty paznokciami. Do artykułu dołączono dość paskudny szkic wykonany przez świadka, rysunek pierwszy. Nigdy go nie zidentyfikowano. Kiedy rozmawiałem o tym z Arlisem, odrzucił incydent jako żart, twierdząc, dzieci się wtedy nudziły. Nie miały wiele do roboty poza wygłupianiem się i straszeniem starszych ludzi. Oczywiście teraz różnica polega na tym, że to ja jestem facetem, którego lubią niepokoić. Zaniosłem artykuł wraz ze zdjęciem do historyka i folklorysty z Uniwersytetu Missouri, doktora Malcolma Fiska. Na początku wyglądał na zdziwionego, dopóki nie wyjaśniłem mu, że znalazłem artykuł w Tom Soul. Ha, powiedział. Teraz to ma sens. To dziwny mały mit, który tak naprawdę nigdy się nie przyjął. Nazwali go demonem z Tom Soul.
dlaczego więcej osób o tym nie słyszało? Wzruszył ramionami. Po morderstwach Fostera ludzie przestali zgłaszać obserwacje, ale przez prawie cały rok mieszkańcy bali się tego faceta. Nigdy nie widzieli, by zrobił coś brutalnego, ale jak możesz sobie wyobrazić, był bardzo niepokojący. Zwłaszcza dla grupy zamkniętych mieszkańców małego miasteczka. Myślę, że gdyby ciągle go widywali, albo miasto byłoby większe, zawładnąłby większą częścią zbiorowej świadomości jak człowiek ćma. Ale tak się nie stało. Może to było zbyt, no nie wiem, zbyt wiele, nawet i bez tego. Po tym jak zobaczyła go starsza pani, młodsza kobieta, Lacey Jones, która mieszkała w Tom Soul, powiedziała policji, że widziała demona w lokalnym sklepie spożywczym. Była wtedy w 6. miesiącu ciąży i robiła zakupy świeżych produktów na cały tydzień. Podczas przeglądania sklepu usłyszała chichot z niedaleka. Nie widziała nikogo w pobliżu i nie mogła stwierdzić, skąd dochodzi. Wróciła więc do szukania jedzenia. Wtedy usłyszała głos. Psst! Po którym ponownie rozległ się chichot. Wysoki, męski falset. Mimo to nikogo tam nie było. Następnie coś mokrego otarło się o jej kostkę. Spojrzała w dół, a demon leżał pod wózkiem z produktami, wystawała mu tylko głowa, miał na sobie maskę z małymi rogami w paski i lizał jej kostkę. Lacey zamarła ze strachu. Hej, psst, ładna pani, szepcze. Maska ma otwór na usta, a ona widzi, że nie otwiera zębów, kiedy mówi. Po prostu trzyma je obnażone. Otwiera je tylko po to, by wysunąć blady, mięsisty język i ponownie polizać jej kostkę. To przerwało szok, który na niej wywarł i mocno uderzyła go w twarz. Zachichotał, a ona krzyczała o pomoc. Prawie wszyscy z całego miasta przybiegli na pomoc, ale nikt nie mógł go znaleźć. Policja przypisuje to hormonom ciążowym, które sprawiają, że jest niespokojna. Ozarki mają wiele jaskiń, wiele starych kopalni dawno nieużywanych. Całe kilometry podziemnych jaskiń, z których każda jest połączona z następną. Nawet w latach 70. było to dość popularne miejsce do eksploracji jaskiń. Kilka tygodni po incydencie w sklepie spożywczym, grupa studentów udała się do Tom Soul, aby zbadać niektóre z systemów jaskiń. Byli zapalonymi grotołazami, doświadczonymi w przemierzaniu innych, dobrze zbadanych jaskiń, ale chcieli spróbować swoich sił jako pierwsi w mapowaniu jaskiń znajdujących się w niewielkiej odległości od posiadłości Fostera. Było ich 4, wszyscy młodzi mężczyźni. Jeden z uczniów został z tyłu, aby pełnić rolę obserwatora, ponieważ jaskinia, którą wybrali, znajdowała się na terenie federalnym. To, co robili, było nielegalne, ale przypuszczam, że to tylko dodawało uroku. Trójka schodzi do środka. Są ostrożni. Turystyka jaskiniowa, zwłaszcza w nieznanej jaskini, jest niezwykle niebezpieczna, ale przez większość tej wyprawy mieli szczęście. Zgodnie z tym, co powiedzieli później, jaskinia jest dość otwarta i przeszli co najmniej pół mili, zanim dotarli do przewężenia. Ścisk to dla grotołazów część systemu jaskiń, która jest tak ciasna, że nie można przez nią przejść, a nawet przeczołgać się. Jest to raczej szuranie, przyciskanie się płasko do ziemi ze stropem jaskini przyciśniętym tak blisko nad tobą, że często ledwo możesz się podciągnąć do przodu. Setki kilogramów skał nad tobą, a w dzikiej, niezbadanej jaskini, takiej jak ta, którą eksplorowali ci studenci, podłoga może się w każdej chwili zapaść, zagrażając życiu. Niesamowicie niebezpieczne. Udało im się trochę wydrążyć kamienia i najpierw wysłali najmniejszego chłopaka. Jeden z nich był na tyle przezorny, że zawiązał linę wokół kostki i wszedł do środka.
W tak ciasnym miejscu wygląda, jakby zjadała go ziemia, ale udaje mu się przedostać przez tunel. Kawałek po kawałku znika. Jak się okazuje, tunel ten miał kształt leja. Im dalej wchodzi, tym miejsca jest mniej. Jest rozpłaszczony jak naleśnik, używając tylko małych kopnięć stopami i kolanami oraz popychając się czubkami palców. To wyczerpujące, ale jest podekscytowany, napompowany adrenaliną. Jakimś cudem w tej śmiertelnej pułapce uderza latarką przy kasku o skałę i ta pęka. Jego przyjaciele nie zdają sobie z tego sprawy, ponieważ światło było już zablokowane przez jego ciało, a on wie, że jeśli cokolwiek powie, będą go namawiać do powrotu. Więc nie wraca, ponieważ jest przekonany, że przed nim otwiera się większa jaskinia. Dlaczego? Bo czuje lekką bryzę wiejącą mu w twarz. Ciepłe i wilgotne powietrze. Idzie więc dalej. Nie jest nawet na tyle wysoko, by mógł obrócić głowę prosto, więc obie strony jego twarzy są podrapane. Jest spocony, spragniony i bardzo, bardzo zdesperowany, by uwolnić ręce na tyle, aby móc włączyć swoją terenową latarkę i chwycić butelkę z wodą, którą zabrał ze sobą. Ale jeszcze się nie odwraca. Powietrze się nagrzewa. Zauważa coś. To powietrze. Pachnie dymem papierosowym. Zatrzymał się. Zaczął nasłuchiwać. Ktoś był tam z nim. To wcale nie była bryza z jaskini. Ktoś stał naprzeciwko niego i oddychał. Ktoś już był w tej jaskini. Był tam z nim w tej miażdżącej ciemności, dorównując mu centymetr po centymetrze. Do tyłu. Krzyczał do swoich przyjaciół, aby go odciągnęli, a oni zaczęli szarpać za linę związaną wokół jego stóp, ale jego ramiona były tak mocno zaklinowane, że utknął. Płakał, a podczas oddychania powoli przesuwał się dalej w dół łagodnego zbocza tunelu, zbliżając się do tego, kto był jego mrocznym bliźniakiem podczas tego, co szybko stało się sytuacją zagrożenia życia. Jego przyjaciele nie byli świadomi nieznajomego, ale doskonale zdają sobie sprawę, że jeśli utknął, może być niemożliwe wydostanie go z jaskini żywego. Jeden z nich opuszcza jaskinię, aby zaalarmować przyjaciela na powierzchni i wezwać służby ratunkowe. W tunelu student próbuje się cofnąć, ale ziemia pod nim przechyla się pod coraz większym kątem, a on nie może zrobić nic innego, jak tylko stara się pozostać w miejscu. Trzęsie się zarówno z wysiłku, jak i ze strachu. Demon jest przed nim. Tak blisko, że mogliby się całować. Demon kopiuje każdy krzyk, każdą modlitwę, każde błaganie studenta o życie. Drwi z niego. Fałszywe współczucie. Śpiewanie. Proszę, proszę, nie rób mi krzywdy, błaga student. Jego część próbuje przekonać samego siebie, że to tylko halucynacje spowodowane uwięzieniem bez tlenu. Głos, który odpowiada, sprawia, że jest to bardzo, bardzo trudne. O, jęczy niemal seksualnie. Proszę. P jest wymawiane z taką siłą, że uczeń może czuć pulwocinę na twarzy. Proszę, nie rób mi krzywdy. Śmieje się. Hej, dzieciaku. Teraz szorstki głos. Nie chcesz może zapalić? W jaskini pojawia się ekipa ratunkowa. Stróże prawa też tam są, oczywiście wściekli, ale nie zamierzają pozwolić studentowi umrzeć. Podłączają mechaniczną wyciągarkę do bungee, ciągnąc go z większą siłą, niż jego przyjaciele byli w stanie. Udaje mu się uciec. Odrapany, ze skręconą kostką, klaustrofobią na całe życie, ale żywy. Opowiada o swojej historii lokalnej gazecie, ale panuje zgoda co do tego, że studenci zmyślili ją w dziwnej próbie skrócenia wyroku za przestępstwo wtargnięcia.
Niedługo potem zgłasza się do szpitala psychiatrycznego. Mówi lekarzowi, że ma paraliże senne. W nocy widzi dziwne rzeczy, a konkretnie jedną rzecz. Mężczyznę w czarno-szarej masce z wyciętym otworem na oczy i usta. Małe rogi z boku, małe frędzle, które podskakują, gdy się porusza. Przychodzi do niego, gdy leży w łóżku. Obserwuje go czarnymi oczami, które błyszczą jak chrząszcze. Wkłada mu palec do ust, sonduje dziąsła, przyciska go do języka i sprawia, że się krztusi. Palec smakuje jak papieros. Doktor Frisk przeczyścił gardło, po czym postawił na stole dwie szklanki. Gdzieś spod biurka wyciągnął butelkę whisky. Nalał każdemu z nas po drinku. Nie chcę, żebyś myślał, że jestem jakimś teoretykiem spiskowym, Douglas. Jest po prostu coś, co zawsze uderzało mnie w tym dzieciaku ze studiów. Nigdy nie powiedział, że widział, kto tam z nim był. Jego światło było zepsute. Jasne, demon byłby wygodną, przerażającą historią do opowiedzenia sędziemu, ale można by pomyśleć, że utknięcie w jaskini na tak długo byłoby wystarczającą historią. Dzieciak z uczelni był spoza miasta. Nie widział artykułu w gazecie, ale opis, ten sen, o którym opowiadał psychologowi, wziął długi łyk ze szklanki. Jeśli to zmyśla, to skąd wiedział, jak on wygląda? Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli on się spodobał, zostaw łapkę oraz subskrypcję, jeśli na to zasługuje. Jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać, możesz to zrobić na dwa sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord. Wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rangę creepypasty. Lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.